Poczekajcie, muszę sprawdzić, na ile konto Miszy Soty dostało bana na TikToku. Bo ja tak bytuję, że kurwa 3 dni Majorki dostaliśmy pewnie, poczekajcie. No pewnie za to, że żartowałem, że wasza nauczycielka od angielskiego się jebała bez gumy. Powiadomienie systemowe. Ze względu na liczne naruszenia zasad naszej społeczności zblokowano możliwość publikowania postów i komentarzy i używania czatu i innych funkcji na twoim koncie. Blokada minie... tak, 3 dni. 3 dni Majorki. 16 minie o godzinie 5:59. No to tak, chyba rzecz najważniejsza, w sobotę miałem egzamin na prawo jazdy, którego nie zdałem, nawet kurwa nie mogłem jechać autem i teraz możecie powiedzieć, porwalo Michał, haha, lol. Otóż wiecie, jaki jest kurwa powód tego? Słuchajcie tego, to nie jest tak, że ja kurwa, nie wiem, wymusiłem pierwszeństwo czy jeździłem. Skurwiel, bo wiecie, ja tam przychodzę, zestresowany jak nie wiem, no bo wiecie, chciałem zdać za pierwszym i mówię, kurwa, no muszę, co nie? Muszę zdać za pierwszym, taki obsrany byłem. Większość ludzi zdaje za drugim, ale to chuj, ja pewnie też zdam za drugim. I słuchajcie, kurwa, na czym się wyjebałem? Uwaga. Skurwiel, po prawej stronie nie domknął drzwi i mówi, nie przygotowałeś samochodu do egzaminu. A ja tak siedzę i mówię, co kurwa, czego nie zrobiłem? Przecież moje drzwi zostały zamknięte w chuj. A ta ikonka taka, co nie? Jak macie ikonkę, że są drzwi otwarte, jest tak umieszczona, że kierownica, jak siedzisz, kierownica ci zasłania tą ikonkę, co nie? Wiecie, co chodzi? I kurwa, jebany chuj, bo wiecie, generalnie oni robią wszystko, żebyś nie zdał, no bo 140 zł piechotą nie chodzi, co nie? I skurwiel nie domknął po prostu drzwi, bo ja byłem pewien, kurwa. Bo ja byłem, kurwa, pewien, że ja zdam za pierwszym razem i się właśnie wyjebałem na takiej bohostce. Spoko, ale nikt nie pytał. Bo, kurwa, chuj, nie zamknął drzwi do końca i mówił, nie przygotowałeś samochodu do końca, kurwa. Ja mówię, ja pierdolę. Mówię, chuj, to nawet nie była moja wina, co nie? Bo gdyby to była moja wina, no to kurwa, no to bym jeszcze by mnie to bolało. Ale no, skurwiel, następnym razem sprawdzę wszystko, kurwa, drzwi. Jak będzie trzeba, to nawet, kurwa, bagażnik sprawdzę, żeby się tylko nie ten. Żeby, kurwa, wiecie, żeby nie wyjebać. Ale za to wczoraj sobie pojeździłem trochę z mamą oraz zajebałem jej kluczyki. I teraz wiecie, jak ludzie mieli fidget spinner i tak dalej, to ja robię taka. I się tak kurwa bawię od wczoraj. Kurwa, zajebisty jest ten kluczyk, patrz, taka. Tylko wiecie, czego się boję? Że siedząc w domu, kliknę przypadkiem któryś guzik i otworzę samochód. Boję się tego trochę, kurwa, a nie chcę tego zrobić. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że pan... Jak on kurwa w ogóle miał? Chris... Fajnego miałeś tego Apple Watcha, skurwysynu, już wiem skąd pieniądze były. Śmieciu jebany. No i jest, przygotowanie do jazdy, kurwa, że nie zdane. Jebany chuj. Ja już wiem skąd ma pieniądze na iPhone'a, kurwa. Z moich 140 zł, które poszły na egzamin. Jebany śmieć. Następnym razem jak przyjdę, to kurwa tymi drzwiami tak trzasnę, że wypierdoli szybę. Chcecie protip dla osób zdających? Jak kurwa wsiądziecie do auta, to robicie taką góra dół. Sprawdzacie, czy wam przypadkiem kierownica nie zasłania jakiejś kurwa pierdolonej ikonki, żebyście się nie wyjebali na błahostce. Bo ja normalnie jestem naprawdę dobrym kierowcą, w sensie teraz napiszecie TF, ale kurwa drugi kubica. Ale ja naprawdę jestem taki bardzo, bardzo pewny jestem w tym, co robię. Jestem naprawdę takim pewnym, dobrym kierowcą. Nawet mój instruktor Łukasz mówi tak, Michał, ty za dobrze jeździsz. Ty musisz udawać, że jesteś frajer pompa, bo egzaminator powie, że się popisujesz. I no, ja po prostu kurwa jeżdżę sobie i kurwa jestem naprawdę bardzo pewnym driverem. Ale no kurwa, że skurwie mi drzwi nie domkną, to jest chuj. Ja następnym razem jak te drzwi zobaczę, jeszcze tako, usiądę i powiem tako, pan się upewni, czy drzwi z pana strony są domknięte, kurwa. I chuj, i za drugim razem zdaję, robię prawko i robimy streamy z latania bokiem, kurwa, autem 4x4. Ale generalnie mam dla was jeszcze jedną sprawę. Tą sobotę będzie stream 25H, w którym będę miał dla was do rozdania sprzęt od firmy Genesis. Tam jakieś myszki, klawiatury, podkładki. Będzie stream 25H, będzie od godziny 12 w sobotę do 13 w niedzielę. Oraz niedługo marka Michelini połączy się z inną marką gamingową, bardzo dużą firmą, która również będzie miała dla was troszeczkę sprzętu, nawet nie troszeczkę, bo dużo sprzętu, to już nie będzie Genesis. Będzie również specjalny pakiet w kolaboracji z League of Legends, przedpremierowo, będzie to sprzęt, którego nikt inny jeszcze nie miał, także... Jak ten, kto wie,
Ten, kto wie, o co chodzi, ten będzie wiedział, ten się domyślił, jaka firma, ten, kto nie wie, to nie wie, ale generalnie będzie dla was dużo, dużo rzeczy. Oraz dla mnie też będzie dużo sprzętu, ponieważ tak naprawdę wszystko, co to jest, poza mikrofonem, chociaż chyba też mikrofon mogę mieć, ale od firmy Blue chyba. Ale chyba mikrofonów firmy Blue nie chcę. Tam wiecie, Blue Yeti i tak dalej, chyba nie chcę. Ale generalnie wszystko, co tu jest, myszka, klawiatura, słuchawki, zostaną wymienione. I teraz mówiliście, Michał, ale nie wymienisz tej myszki. Wymienię, ale na dosłownie tą samą. Tylko, że bezprzewodową. Więc no, tak to będzie. Ale to jeszcze dla was wiecie. No, wolę nie ryzykować. 4 października, godzina 11:50, egzamin drugi. No co, zdajemy. Tylko nie wiem, kurwa, podobno na dokument naprawko się czeka koło do maks miesiąca. No wiecie, to jest trochę, kurwa, dużo. Długo, w sensie. No. Czy rozjebie parapet za dychę? Gościu, to jest... Kurwa, to jest taki marmurowy... Nie wiem, jak to opisać. No to jest... To jest tylko naklejka. A to pod tym jest taka, kurwa, wiecie... Jak są nagrobki z tego robione, to taki marmur. Oła, kurwa. Miernota. Kurwa, bym ci tym zajebał, to byś umarł przecież. Oła. Ze sklejki jakieś gówno i mówi, że marmurowe. Nie no, to jest naklejka tutaj na to, żeby to po prostu było takie, wiesz, pod kolor ścian, ale generalnie... To jest, nawet tutaj możecie zobaczyć, że ta naklejka jest tak trochę, kurwa, nierówno przyklejona. Widzicie? Tutaj ta naklejka jest tak nierówno dosyć. Ale pod spodem jest taki, kurwa, no marmur, co nie? Boka chomika. Nie no, chomik śpi. Chyba. Ta, śpi, to mu nie przeszkadzam. Nawet bananków nie zjadł. Tutaj to są banany. Nawet bananków nie zjadł. On może nie lubi bananków. Nie, no lubi bananki, bo wcześniej jadł bananki. Nie wiem, w chuj. Wy lubicie banany? Banany są dobre. Sprawdź, czy masz twarde biurko. Nie no, biurko... Biurko ja wiem, jakie mam. Wiem, co ono może przyjąć, że tak powiem. Dzięki za hasik. Dzięki. Jesteś niepoważny. Daję test na procka dla Michasia. Ja w Olsztynie, w Warmińskiej właśnie, w takim sklepie z odżywkami? Tak, tam obok sklepu Xiaomi. Heterów trzeba jebać, rapowe podziemie twitchowemu mówi siema. Robiony jest pikołek, pompki no i świeca. Czytanie czatu to standard, pozdro dla Arquela. Jesteś, kurwa, niepoważny. Naprawdę, ty jesteś niepoważny. Pierdole. Łukasz! Miałeś kupić mikrofon sobie, kurwa! Zbysiekę generalnie chciał z tobą walczyć, ponieważ zajebałeś mu miejsce pierwsze w Hall of Fame. Chciał z tobą walczyć i ostatnio pomiędzy wami była różnica tylko 400 zł. W tej chwili chyba nie ma podjazdu, Zbysiekę, za bardzo. Zbysiekę chyba nie ma podjazdu w tej chwili. Dziękuję, Sisie. Jakimś lektorem jesteś czy coś, w radiu nadajesz? Nie, ja tylko na Twitchu gadam. No i czasami na YouTubie zrobię 3-minutowy podcast o OnlyFans. Ja nawet nie wiem, czy ja widzę siebie jako aktora? Na pewno widzę siebie jako modela, bo z taką dupą to ja bym mógł, kurwa, na spokojnie ledzińcy sprzedawać. Dziękujemy za zgłoszenie sexual content. Przecież ja nawet nie jestem rozebrany. Nie no, ty jesteś niepoważny, człowieku! Ty jesteś niepoważny, no! Jesteś niepoważny. O, Eddie Pereira dostał przypadkiem, holy shit! Dziękuję bardzo za... za kolejne 20 subów. Ewentualnie pisz na czacie. Widziałeś tego typa, co ma 9 subów? A ten Dmajsi, tak? Z tego co wiem, nie wiem czy to jest prawda, ale podobno to jest jakiś po prostu ruch pompa teamu, żeby sobie nawzajem boostowali jego, że są rekordzistami. Nie wiem czy to jest prawda, w sumie koło chuja mi to lata. Wiem, że ziomek ostatnio dostał w giftach w chuj. Aktualnie ile ma? Poczekajcie, sprawdzimy, bo to się dało jakoś sprawdzić. Twitch, subscribers, o jest. I teraz all languages, Polish. Dmajsi, subów ma 8432.
Holy fucking shit. Zgiftowanych ma 8000 kurwa subów? Ja pierdolę. 8000 subów zgiftowanych. O kurwa. Oh damn. Jego mod, no właśnie. O mokry suchar też coś się wypowiedział? Dzięki za hasik. Już nie wysyłam jak coś? Tak, odpocznij, proszę. Odpocznij. Czy będzie 12 minut? Prawdopodobnie będzie 12 minut na streamie 25H, na którym mam do rozdania dla was. Uwaga. To są streamy, znaczy to są rzeczy do rozdania na najbliższy stream. Uwaga. One będą chyba co godzinę, co półtorej godziny. Jakoś tak będę wam rozdawał. Podkładka. Sztuk jeden, taka o, fajna, taka carbon, taka o, druga, taka trzecia nawet o, taka o, klawiaturka, jakaś o, śmieszno, taka o, też, takie myszki mam. I tu mam klawiaturę, która miała być dla mnie na Blue Switchach, ale kurwa zapomniałem jej podpiąć i chuj, w sumie tyle. Dobra, w sumie, kurwa, co ja wam będę mówił, i tak już zaspoilerowałem. Chcecie zobaczyć, jaki zakurwisty zestaw dostanę? Przedpremierowo, kurwa, z Ligi Legend. Patrzcie, jaki zajebisty, kurwa. Nikt takiego nie będzie miał. Ja będę miał, kurwa. Nikt inny, tylko ja. Patrz. Takie coś, kurwa, dostanę. Przedpremierowo. Takie coś ma wyjść z Ligi Legend. To tak. Kurwa, było? Cicho. To tak. Takie słuchaweczki Pro X z Ani. Taka myszeczka bezprzewodowa z treszem. Tutaj klawiaturka i podkładeczka. Takie coś ma być. I to będzie chyba do rozdania dla was, albo ja wiem, nie wiem, czy to będzie do rozdania dla was, mogę w sumie wam chyba rozdać, albo nie wiem, mamusi dam, bo też chciała pograć. Bo ja generalnie też dostanę sprzęt taki dla mnie, będzie to ta myszka tutaj, tylko że w wersji bezprzewodowej, słuchawki G-Pro Wireless, klawiatura G-Pro, i do tego jeszcze będzie podkładka, która będzie mi ładować moją wireless, kurwa, myszkę, ale jeszcze spokojnie, dogadałem się, że jeszcze będą rzeczy dla was. Będą jeszcze rzeczy dla was, wy też będziecie dostawać i te maski na giveaway. Co dokładnie jeszcze nie wiem. A, jeszcze będą właśnie te maski do grania na VR, żebyście mnie słyszeli jak człowieka w końcu. W którym ma być Luka. Ja pierdolę, już myślałem, że ten znowu rzucił. Czy zagram kiedyś w Detroit? Ograliśmy Detroit, a The Last of Us jest niestety tylko na konsolę. A konsoli nie mam. Zrobił to, on jest popierdolony, kurwa. Naprawdę. Ile jest aktualnie subskryberów? Łukasz! Ja ci powiedziałem, uspokój się. A ty co? 200... Aha, bo to się dalej nie zaktualizuje. O kurwa, Hype Train wyjebało na piąty poziom. O kurwa, dopiero zauważyłem, że Hype Train wyjebało na piąty poziom. Holy fucking shit. Dziękuję bardzo, Boże, ty jesteś... Łukasz, ty jesteś niepoważny, kurwa. Miałeś kupić mikrofon? Dzięki za hasik. Dzięki. Ta w sumie prawda, pozdro. Łukasz! Jest mi... No, nawet nie wiem, co mam powiedzieć po prostu, no. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę. Łukasz na budowę? Kurwa, to jest prawda. Permanent marker, żeby nie było. Ja mam pytanie, kurwa. Ja mam pytanie. Co ja takiego, kurwa, zrobiłem, że wy to robicie? Z przyzwyczajenia? Koksem jesteś giga. No właśnie jest mi kosmicznie miło, bo w ogóle ja nawet nie wiedziałem, że ja mam tak duży kurwa fanbase, w sensie fanbase, no nazwijmy to fanbase'em. Jestem na takiej grupie, która się nazywa Twitchawka, sekcja Twitcha. Ktoś napisał, że siema, co sądzicie o Michelu? I tylko jedna osoba w komentarzach napisała, że jestem zjebem. Znaczy, no i tak ma rację. I tutaj właśnie pisaliście, że jestem giga ziomal, szef, koks. Koks jak mało kto. Wszystkie komentarze, koks totalny. Imo koksem jest, kocham, szef. Dziwny gość, nie śledzę go specjalnie, ale mówił kiedyś, że na streamie ma cały czas odpalony odsłuch. Dopóki nie trzyma ze śmierdzielami, to jest spoko. Znak zapytania, koks, kozakiem jest szef, zjeb. Ale tutaj też ma rację, także serduszko dla niego, w sumie co będę ten. Mega ziomal, giga szef, także jest mi giga miło. Tu jest Bysiekę. A tutaj jest Łukasz na dole. A tu jesteście wy. Tu jesteście wszyscy wy. Tu jesteście wszyscy wy. I love Beats, zamiast Haribo.
jest kurwa koks. I no.